Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, gościła 28 marca bieżącego roku w Brzozowie. Celem wizyty było przybliżenie mieszkańcom rządowych propozycji programowych znanych pod nazwą Nowa Piątka, w skład w której wchodzą następujące inicjatywy. Emerytura Plus, 500+, na pierwsze i każde kolejne dziecko do 18 roku życia, niższy PIT, bez PIT dla młodych oraz połączenia lokalne. Od połowy marca rzeczywiście busy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego odwiedzają różne miejscowości na terenie naszego województwa z zamiarem, że do końca kwietnia odwiedzimy wszystkie gminy i promujemy nowe rozwiązania, które wspierają nasze rodziny, tak zwaną Nową Piątkę. W ramach tego wspieramy zarówno seniorów, którym dajemy 13. emeryturę, osoby pracujące, dla których zaproponowaliśmy obniżenie podatku dochodowego o 1 punkt procentowy z 18 do 17%, jak również podwyższenie kwoty kosztów uzyskania przychodów po to, żeby trochę więcej środków finansowych zostało w naszych kieszeniach. No i oczywiście planujemy 500 zł dla każdego, także pierwszego dziecka, już od 1 lipca tego roku. Jeżeli chodzi o szczegóły, które z tych programów wdrażane będą jako pierwsze, w ogóle czy są już znane szczegółowe daty wprowadzania tego w życie? Tak, mamy mapę drogową realizacji programów rządowych. Na początek od 1 maja zacznie być wypłacana 13. emerytura dla naszych seniorów. Od 1 lipca można składać wnioski o 500+, oświadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko także. Od 1 października nastąpią prawdopodobnie zmiany podatkowe. Takie są nasze założenia. Jeszcze oczywiście przewidujemy także wsparcie dla rozwoju komunikacji publicznej. Tutaj zmiany mam nadzieję, że nastąpią w połowie roku, dlatego że projekt ustawy przez ministra infrastruktury został przekazany do konsultacji społecznych 15 marca. Konsultacje zakończą się wraz z miesiącem marcem i myślę, że już procedura legislacyjna będzie w toku. W trakcie realizacji tych programów będzie współpraca strony rządowej z samorządowcami, z instytucjami, które no będą akurat wypłacać bezpośrednio pieniądze, czyli z opieką społeczną, z ZUS-em? Naturalnie z wszystkimi współpracujemy na bieżąco. Nie mamy żadnych kłopotów w tym zakresie. Samorządy z Podkarpacia są bardzo otwarte na realizację wszystkich naszych działań. Wiedzą, że one służą dobru naszych obywateli. Problemy komunikacyjne w poszczególnych samorządach będą rozpatrywane oddzielnie. W przypadku połączeń lokalnych bowiem określona jednostka samorządowa ma przygotować plan zabezpieczenia transportu publicznego na własnym obszarze i wskazać te połączenia komunikacyjne, które dla danej jednostki terytorialnej z uwagi na potrzeby mieszkańców są potrzebne i uzasadnione. Następnie taki plan będzie wiązał się z przygotowaniem pewnych pakietów i będzie wiązał się z ogłoszeniem przetargu dla przewoźników na zabezpieczenie połączeń oczekiwanych przez samorząd. Natomiast ze strony państwa nastąpi wypłata świadczenia w postaci 80 groszy do 1 wozokilometra, czyli niezależnie od tego, jak w wyniku postępowania przetargowego będzie wyszacowany koszt transportu, to dofinansowanie ze strony państwa będzie. Zerowy PIT, czyli zwolnienie pracowników do 26 roku życia z podatku dochodowego, ma ułatwić młodym ludziom rozpoczęcie kariery zawodowej oraz zwiększyć ich wynagrodzenia. To jest oczywista zachęta dla młodych ludzi, żeby nie bali się podejmować zatrudnienia w Polsce. Wiadomym jest, że jak się nie ma doświadczenia, to najczęściej można liczyć tylko na zatrudnienie na tym najniższym poziomie wynagrodzenia minimalnego. Dlatego też państwo może uczynić taki gest, jak zwolnienie młodych ludzi do 26 roku życia z podatku dochodowego. I to pozwoli młodym ludziom przede wszystkim nabyć doświadczenia. Doświadczenie pierwszej pracy jest niezwykle cenne, ponieważ ono determinuje przyszłość, karierę zawodową młodego człowieka i chcemy, żeby ci młodzi ludzie, żeby to był też taki mechanizm zachęcający do pozostawania w Polsce, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z naszego kraju, tylko wiązali przyszłość z ojczyzną. Poruszono również temat wsparcia ze strony rządu dla matek wychowujących co najmniej czwórkę dzieci. Ten program jest skierowany nie tylko dla mamy, ale także dla taty, jeśli zdarzy się taka sytuacja, że ojciec na skutek porzucenia przez mamę wychował co najmniej czworo dzieci, to zarówno kobieta, jak i mężczyzna mają możliwość złożenia wniosku o świadczenie uzupełniające albo o przyznanie świadczenia, jeśli nie mają w ogóle prawa do niego, bo przecież znamy takie przypadki kobiet, które wychowały co najmniej czworo dzieci i po prostu nie miały możliwości nabycia stażu zawodowego uprawniającego do świadczeń emerytalnych, więc dla tych osób będzie samodzielne świadczenie, a dla innych osób, które nie osiągają 1100 zł, będzie po prostu zasiłek uzupełniający.